Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Patrzcie, gdzie Niluś spał. Skąd przyszedł? Niluś sobie urządził drzemkę dzisiaj w nocy w tej budzie, moi drodzy. W sumie jest wolna, także czemu nie? Co, Niluś? Gdzie spałeś, powiedz nam? Tutaj mam popiół na kompostownik. Także postawię sobie. I witam was, moi drodzy. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym dniu jest godzina 5:50. Nie wiem, czy słyszycie, ale to jest piękne. O tej godzinie takie poranne śpiewy ptaszków i ogólnie to takie, jak wstaje dzień o godzinie, no już 5:00. O, kogucik wyszedł sam. Zobaczymy, co tu się dzieje. Czy je zagoni? O, i patrzcie, o której godzinie nosi biała. O godzinie 6:00. Wcześniej, nie? Zapalimy im światełko, żeby coś widziały skubane. O, patrzcie. O, kogucik nerwowy. Z rana. O. Tutaj ten seramy też trochę męczy tą kurkę, widzę. Nie wiem dlaczego. Ten też. Oj. No ale... Zobaczymy, co z tego będzie. Chyba nic. Dajcie znać, dlaczego on tych kur nie depta, tylko je goni. I w zasadzie tam taka sama sytuacja. O, patrzcie. No dobra. No, goni. Tutaj trawkę mają, seramy, otwieramy. Zaraz chyba sobie odpalę live'a na Instagramie, bo stałem między innymi dlatego, żeby dodać dla was film na 9:00, bo muszę jeszcze go zedytować i tak dalej, dlatego musiałem zdążyć. Więc odpalę sobie live'ika na Instagramie, bo na YouTubie to powiem wam, że... O, tutaj muszę poprawić. Na YouTubie powiem wam, że ciężko z live'em, bo internet nie daje rady, ale na Instagramie jest ok. Dobra. Czarulo jest, otwieramy kurki. Odpalę sobie live'a na Instagramie, bo będę montował i będzie mi się nudzić, to mogę odpowiadać na parę pytanek. A wiecie, taka godzina to ludzi nawet nie będzie. Nie sądzę w ogóle, że ktoś wejdzie o tej godzinie. Chociaż są na pewno osoby. Chociaż sobota, 6:00 rano. Ciężko będzie kogoś wyhaczyć, ale na pewno ktoś się znajdzie. O, mi się to podoba. Wstałem. Lubię tak szczerze zacząć dzień tak wcześnie, bo dużo rzeczy zrobię. Jest godzina. Dużo rzeczy zdążę zrobić. Naprawdę dużo. I jest godzina, jak te rzeczy już porobię, 10:11, gdzie w zasadzie o tej bym wstał. Ale już wszystkie rzeczy mam zrobione, także wiecie, o co chodzi. Ten kogucik, nie wiem, co on robi. Dajcie znać, czy to jest normalne w ogóle, to co on robi. Bo normalnie to trochę dziwnie. O. Próbuję, ale coś mu nie wychodzi. Dajcie znać mi w komentarzu, o co chodzi. Czy to tak powinno być? Dobra. Okej, ja zamykam już, a my widzimy się później. Okej, mam tutaj tą cebulę z czosnkiem. I teraz się zastanawiam, czy dać to też do wody, czy jak. Do wody w sumie można by było. Ale bym musiał umyć poidło, żeby to wszystko czyste było i tak dalej. Więc zostawię troszeczkę do wody, może to też jest jakaś opcja. Co, kurka, ty tutaj wyjadasz? Jakiś styropian powiadasz, tak?
A skąd ten styropian się tu wziął? Skąd ten styropian się tu wziął? Jakaś myszka tutaj grasuje, czy co? Coś musi być, co? Spokojnie, kurki. Dobra. Przełożę im to na tą tackę. Na te tacki. Dobra, przekładamy. I dobra, widzę się za chwilę z wami, to przełożę i tyle. Bierzemy tą cebulę i dajemy kurkom, no zobaczymy. Będę... one tutaj mi ten styropian. Kurde, muszę go wziąć, żeby się nie najadły za bardzo. Dobra. Bierzemy. I takie dwie dawki, myślę, tak, wiecie, żeby też każda kura miała szansę. To dwa razy dziennie. No zobaczymy. O, pójdziemy sobie tutaj dalej, żeby miały więcej odstępu, tak tutaj. Dobra, macie. No. O, wszystkie chyba się najedzą po trochu. Każda lekko weźmie. I mówię, i tak dwa razy dziennie wezmę się, odsunę, żeby żadna kura, wiecie, niektóre są bardziej oswojone, niektóre mniej, żeby każda kura się nie stresowała i nie bała się mnie. Także się odsunę. Na szczęście u Silek i u Seram nie mam tego problemu, więc tylko uniosek. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam wiatr, który wieje. Niby nie wieje za bardzo, ale może przeszkadzać. Dobra. Więc ja im zostawiam tą tackę. Nie ma co, przyjdę później. Nie będę teraz przeszkadzał. Zobaczymy, co tutaj u Silek jest grane. Kogucik chodzi, kurki również. A właśnie, muszę antybiotyk podać czarnej kurce. Więc widzimy się za chwileczkę. Ok, także rozrobiłem tą cebulę w wodzie. I no weźmiemy to, nie wiem, czy na wybieg w sumie, czy do środka. Myślę, że tak na wejściu, w środku postawię, w sensie na wejściu, na wybieg. Tutaj, o. Tutaj to postawię i tyle. Nie wiem, czy na dworzu tutaj przed wejściem, czy gdzie. Myślę, że na dworzu nawet w sumie by było dobrze. O, tam i tyle. Trochę mi się wylało, ale będą na pewno pić, więc zobaczymy. Będzie dobrze na pewno. Wyzdrowieją kurki, niech zdrowieją. Jeszcze pokażę wam, ile mi tutaj zostało. Tyle mi zostało. Także jeszcze jedną dawkę dostaną wieczorkiem, tak jak już wszystkie będą w kurniku, żebym miał pewność, że każda spróbuje. I no i tak to wygląda. Tutaj zobaczymy. Może seramy w sumie puszczę, niech sobie latają. One żadnej szkody mi tutaj nie robią. Także niech sobie wyjdą. Dobra. A ty, czarulo, co? Bierzemy to. Cyk, tutaj zostawiam. I jest wszystko. No. Dzisiaj w sumie fajny dzień, słonecznie, ale trochę zimno. To słonko trochę poprawia tą pogodę, ale zimno jest, nie ukrywam. Zobaczymy, czy kurka już zniosła jajeczko, chyba zniosła. Chociaż sam nie pamiętam, ile tam zostawiłem. No a tutaj co seramy u was? Co u was? Seramy moje. Zaraz wypełnię seramą i nioską i wodę i wszystko. A my widzimy się później. Ok, więc tutaj trochę wody porozlewałem, aż zimno w ręce, powiem wam. Jak tak zimno jest i tą wodą się robi. Seramy wypuszczone. No spokojnie, spokojnie seramy. Teraz co ona mi zrobiła z tymi jajami? Trixinka. Patrzcie. Trixie się bawi jajkami. Standard w sumie. No, jajka zrzucone. Bo były tam u góry, zaraz wam pokażę dokładnie gdzie. A zbiła lekko nawet jedno. Dwa. Ale nic się nie stało. Tutaj sobie je postawiłem, no to było logiczne, że ona to weźmie. Ona się bawi czym popadnie. Dobra.
odłożę sobie tutaj na razie. Nie wiem, na czym to przerwało, ale no, odłożyłem sobie tu jajeczka. Popijają. Nie wiem, czy mi ten głośnik czasem, ten wiatr wieje. Seramy tutaj popijają sobie. I no, kurka, nie przestraszcie. Zaraz tam do tego poidła właśnie zrobiłem im też ten tą cebulę z czosnkiem, żeby, no wiadomo, żeby ta odporność i w ogóle witaminy, żeby trochę, wiecie, im dostarczyć tych witaminek. I wysypałem im trochę pszenicy. W sumie i tak nie mają trawy, także czy tam mi rozryją, czy nie, to wszystko jedno. Wodę im też uzupełniłem, tu dałem im czystą wodę. Też baniak, no baniak, karmidło po brzegi napełnione. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć? W sumie tyle. Co jeszcze tutaj? Gdzie jest ta biała kurka w ogóle? Gdzieś mi wyszła, czy tam gdzieś sobie sprawdzimy, gdzie ona jest. A tutaj jest, tutaj, no. Także tak to wygląda, widać zresztą tutaj cebulę, czosnek. Ale już spadam, bo ostro wieje. A my widzimy się później. Kurki już biegną. A mam dla kurek coś dobrego. No, już widzą. Patrzcie, mam dla kurek tak. Nie wiem, jak to się nazywa, to co zrobiłem z tą marchewką. Przetarowałem. Nie wiem jak to się nazywa. Pokroiłem, dobra. Uznajmy, że pokroiłem tą marchewkę. Nie czaruś. No i jakieś tu resztki domowe. Nie wiem, oliwki jakieś, no oliwki, coś tam. Także na pierwszy rzut, no ale się rzucają. Patrzcie, do góry damy. No, no. Rzucimy jedną kulkę. Dobra, już się nie bawię z nimi. Rzucę. No sobie tutaj cyk i lekko trochę marchewki odsypię dla silek i seram. No macie kurki. No także dawka witamin. Muszę wziąć właśnie tą metalową miseczkę. Aniluś, co, kotki tutaj, Aniluś się tutaj tarza, tak? Niluś, co ty? A, właśnie, chciałbym, zaraz już wam powiem, chwileczkę dajcie mi. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Nelę, córkę pana, córkę Łukasza chyba, tak? Tak, córkę Łukasza, Nelę, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Bo wiem, że ogląda i jest fanką kotka Czarusia i Trixie. No. Także lecimy do kurek ozdobnych dać im marcheweczkę. Mówiliście, kup gołębie. Proszę państwa, ja nie muszę kupować gołębi. Tutaj gołębie same przylatują. Odleci. One już takie, wiecie, przylatują, żeby tą pszenicę i tak dalej. Widzicie go? Chyba co? No tutaj. O, dobra, odleciał. Także gołębie mam. No dobra, co tutaj, Trixinka? Damy tutaj seramą, chociaż one też nie wiem, czy w ogóle wychodzą. Trochę im damy, nie wiem, czy one jedzą w ogóle, czy co. Dobra, sileczki tutaj też mają. O, niech sobie pojedzą trochę. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale już antybiotyk dostała kurka Sirka. A chyba wam mówiłem. Mówiłem. No, więc ja odkładam i tą cebulę, ale to później damy im. Trzeba kurki leczyć. Zobacz, Niluś, co ty tutaj? No Niluś. Dobra, dzisiaj właśnie robiłem dwa live'y na Instagramie. Także zapraszam. Zobaczymy, ile jajeczek jest. 2, 4, tu mamy 6, 4, 10. Tutaj 5, 15, 4, 19, plus 5, 24. Super, super, cieszę się. No i leczymy kurki. Trzeba jak najlepsze wyniki osiągnąć tutaj w nieśności i tyle. Ja zmykam do domu, a my widzimy się później. Okej, witam was już wieczorkiem. Więc tak, biorę cebulkę, nakładam już na tackę zaraz.
dam kurkom i paszy z pszenicą już wsypałem. Czas zebrać jajeczka. To sobie odłożymy. Bierzemy trzy wytłaczanki, zobaczymy czy coś zniosły jeszcze więcej niż te. Ile było tam? 23, 24 czy 22 jajka? 23 chyba. No zobaczymy. Kurka, z tobą jest coś nie tak, nie? Z tobą jest ewidentnie coś nie tak. Nie wiem co, ale coś na pewno jest nie tak. Dobra. Tutaj mamy tak. 4 jajeczka. No i patrzcie, czyściuteńkie te jajeczka są. Tutaj 5. Super. Wiecie co, mam w planach, jak faktycznie te kury wyzdrowieją, to sobie dokupię jeszcze z fermy, żeby dopełnić stado po tam jakichś małych stratach, bo tu jedna padła, tu druga. Wiecie jak to było. Dobra, tutaj jeszcze sobie zbierzemy. No i właśnie planuję sobie tak z 5 no do 10 max kurek kupić. Jeszcze muszę zobaczyć jak to tutaj z pomieszczeniem się ich będzie. Nie wiem czy ona mi tu nie rozwaliła jednego jajka. Zaraz umyję ręce. Pobrudziły mi się. Dobra, więc mamy 19. I co kurka? Spokojnie. Spokojnie. Dobra. 20, 21. I tutaj 3. No to mamy 24 jajka. I jest elegancko. Super. Dobra, chyba wszystko. 24 jajka. I widzimy się. A, jeszcze czekajcie. Zobaczę gdzie. Zaraz. Gdzie teraz jest ta? Ta cebula. Co one tu. Co one z tym zrobiły? Widzicie to? A tam jest, wylały. A to skubane. Dobra. Wylały, ale mniejsza z tym, jutro im zrobię. Jeszcze raz. No codziennie im teraz będę tak dawkował przez. Zobaczymy ile dni. Aż się to poprawi. Jak się poprawi, to jeszcze przez parę dni. Tak wiecie. Tak na razie czego. Jezu, zawsze. Jak nagrywam. To te jajka mi ciężko przenieść, ale dałem radę, dobra. Więc tak to tutaj wygląda. Lecimy do kurek ozdobnych, tylko jeszcze dam tutaj im cebulkę. Dobra, mam już tą cebulkę. Kładziemy na środku. No, jedzą chętnie, patrzcie. Chętnie jedzą jak nie wiem. No, także wiecie, tutaj te pojedzą, na wybiegu te. I na pewno każda spróbuje. O, widzę, że wodę trzeba napełnić, także ja napełniam wodę. A to zaraz sobie napełnię. Najpierw pójdziemy sobie do kurek ozdobnych zobaczyć co u nich tutaj jest grane. A co jest grane? W sumie nic. Zjadły marcheweczkę ładnie. Widzę. Zamykamy. Miejmy nadzieję, że ta czarna kurka dojdzie do siebie. Oby. Zamykamy tutaj seramy. Ojej. Ktoś napisał, czy nie łatwiej by mi było zamykać od środka. Wiesz co, no niby łatwiej, ale sam nie wiem. Już wiecie, jak coś wejdzie w nawyk, to ciężko później coś zmienić. Wiecie jak to jest zresztą, nie? No ale spróbuję. Warto spróbować, nie? Myślę, że na pewno by mi to ułatwiło, bo tam się pod tą siatką gnieżdżę. Dobra, wszystkie kurki są. Kurka, pobudka, przepraszam ciebie, ale muszę wejść. Tutaj wszystko jest, dwa jajeczka. O, tutaj, patrzcie jaki ogon mu rośnie. Zobaczymy pod kurką jeszcze. Chyba nic nie ma, wszystkie jej. Także dobrze. No i co, tutaj dwa jajeczka, to biorę. Chociaż wiecie co, zostawię. Będę pamiętał, że dwa, jutro rano zobaczę ile, bo wydaje mi się, że teraz chyba jedno jajko dziennie mam, albo nawet zero. Czasami się nie łapię, bo zostawię, a tu to, a tu tam i tak to jest. No dobra moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, słup, łapka, komentarz. Pamiętajcie, żeby wejść również w
W opisie macie linka do Instagrama, Facebooka oraz Patronite'a, gdzie możecie mnie wesprzeć. Na Instagramie fajne live'y są prowadzone często, także zapraszam, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, cześć!